Chwileczkę. Panie pośle, przepraszam bardzo. Była zmiana. Była zmiana, tak? Proszę bardzo. Głos ma poseł Grzegorz Schetyna, Klub Parlamentarny Platforma. Uderz stuła, one nożyce się odezwą. Obrzydliwe jest to, co pan robi, panie prezesie Kaczyński. Jesteście obrzydliwi, bo nawet nie potraficie się bronić. Gdzie wasz wdzięk? Gdzie wasze rozumienie polityki? Gdzie wasza przyzwoitość? Jesteście na poziomie Błaszczaka. Jesteście jak kabaret. I pan w tym odgrywa główną rolę. Wstyd. I chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że polityka też polega na argumentacji, też na przyzwoitości. I też na tym, żeby mieć poczucie, że mieszkamy w jednym kraju i że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszego kraju. Chcieliśmy normalnej debaty, nie odpowiadacie na pytania, atakujecie nas. To jest wstyd. Kompromitujecie się po raz kolejny. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie o tym, bo to wszystko, co zostało powiedziane, to jest kłamstwo. Kłamstwo, bezczelne kłamstwo w pana ustach. Wszystkie nazwiska, wszystkie rzeczy, dwuletnie moje funkcjonowanie jako ministra spraw wewnętrznych. Gdzie były wasze wnioski wtedy? Gdzie były wnioski o wotum nieufności? Pytam się. Więc dzisiaj mieliście rok na wyjaśnienie sprawy tragicznej śmierci we Wrocławiu. Nic pan nie zrobił. Pan ma krew na rękach, panie Błaszczak. To jest pana odpowiedzialność. A pan, ten sposób występując, panie prezesie Kaczyński, toleruje tych ludzi, którzy łamią prawo, tak jak Błaszczak. Zapłacisz za to.